Zniszczyłem FMA z Gruzji genialną kombinacją. Tutaj przeciwnik zbił skoczka na B6, po czym wchodzi genialny goniec, bije F2. I teraz, jeżeli król tutaj zbije, no to wchodzi hetman, bije B6. Cofnąć się na E1 nie można, no bo mat na E3, więc król F3. No ale teraz skoczek wkracza do akcji. Znowu król się nie ma gdzie cofnąć, więc idzie dalej na wycieczkę. A teraz jeszcze ofiara pionka. Zbić na E5 nie można, bo pionek matuje, więc trzeba zbić na G5, a teraz szach, i jeżeli król się cofnie, no to partia kończy się matem na środku szachownicy i to skoczkiem. Jeżeli przeciwnik natomiast poszedłby swoim królem na H5, no to teraz też gram hetman F6, w kolejnym ruchu hetman G6, no i znowuż cała przygoda króla białego kończy się matem, więc trzeba uważać na genialne ofiary.